Glosariusz Wielkiego Postu, 26 słowo – wierzyć. Dzisiejsza Ewangelia to kolejny fragment dysputy, polemiki Jezusa z Żydami po uzdrowieniu chromego w sadzawce Siloe. Tekst trudny. Gdy go czytamy, widzimy, że jest jakaś też trudność zrozumienia przesłania tego tekstu. Ale ten tekst tak naprawdę mówi o wierze, o drodze człowieka do wiary. I że Jezus daje wiarę, daje życie człowiekowi. Tekst trudny, skomplikowany wydaje się, bo nasza droga wiary jest skomplikowana. Ewangelia to nie są proste zdania, jakieś przypowieści tylko, czy przysłowia, które mogą jakoś podpowiadać nam, jak żyć. Ale są tekstami skomplikowanymi, tak jak nasza droga wiary jest skomplikowana. Wierzyć słowu Jezusa, bo poprzez znaki Bóg działa. Czyni Jezus dzieła Boże. Wiara to przyjmowanie Jezusa w naszym życiu. Wiara prowadzi nas do życia, by mieć miłość Boga w sobie. Popatrzmy, że Wielki Post często nam się kojarzy z umartwieniem, czy może z jakąś akcyjnością, różnymi ważnymi zaangażowaniami. Ale nie zapominajmy, że Wielki Post to droga wiary. W Wielkim Poście chodzi o naszą wiarę, o to, byśmy mieli miłość Boga w sobie, w naszych sercach. Prośmy więc o silną wiarę, by na tych różnych drogach codzienności, często bardzo skomplikowanych, byśmy usłyszeli słowo Jezusa, byśmy zobaczyli dzieła Jezusa, które tu i teraz dokonuje w naszym życiu. Amen.